W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku już po raz drugi odbyła się uroczysta gala sportu, podczas której lidzbarskim sportowcom oraz trenerom wręczono podziękowania za ich wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Podczas uroczystości nagrody wręczono 44 sportowcom, 4 drużynom, 1 sekcji oraz 12 trenerom. Nagrody w postaci symbolicznych czeków oraz statuetek wręczyli wyróżnionym burmistrz Maciej Sitarek oraz gość specjalny gali Anna Jesień, wielokrotna mistrzyni Polski w biegu przez płotki, biegu na 400 metrów, a także rekordzistka Polski i mistrzyni świata. Wydarzenie uświetniły występy wokalne Pawła Klejnowskiego, ucznia szkoły podstawowej w Bryńsku, laureata tegorocznego ogólnopolskiego konkursu piosenki patriotycznej oraz Katarzyny Borowskiej, dyrektor Domu Kultury, a także występy gimnastyczne w wykonaniu uczennic szkoły podstawowej pod kierunkiem Danuty Szuman. Honorowy patronat nad imprezą objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Poprosimy na scenę Justynę Kawecką. Brązowa medalistka mistrzostw województwa młodzików w Lidzbarku Warmińskim. Brawo!